Witam. Na tym filmie zaprezentuję słuchawki Marshall Major wersja druga. Słuchawki Bluetooth i też przewodowe. Głównie mi chodzi o tym, żeby pokazać, jak je sparować, ponieważ parowanie jest inne niż jakichkolwiek innych słuchawkach. W tych jest trochę dziwne. Więc włączę je. Tutaj mamy, opowiem o przyciskach. Przycisk włączenia. Na lewej słuchawce jest tak zwany joystick do sterowania. Mamy gniazdoczek do podłączenia przewodu audio. Możemy wykorzystywać słuchawki jako przewodowe. Fajna rzecz. I port ładowania micro USB. Kabel do ładowania. Pudełko. Pudełko mam od słuchawek w kolorze brązowym, brown. Oczywiście wszystko ekologiczne. W papierze. Tektura. Jakaś tam instrukcja. Mniejsza o pudełko. Chodzi głównie o jak te słuchawki sparować z telefonem. Więc pokażę najpierw włączyć je. Tak, tu jest ten przycisk włączenia. Tutaj dioda powiadomień. Trzymamy chyba 3 sekundy. Raz, dwa, trzy. Dioda na biało. No i teoretycznie we wszystkich innych słuchawkach, przynajmniej JBL, Sony, ta dioda zaczyna migać na niebiesko. Po 5 sekundach powinniśmy wyszukać takie słuchawki w telefonie. Jak to ma się w Marshallach, Meyer wersja druga. Bluetooth, włączam Bluetooth. To sobie wyszukuję. Znalazł mi jakieś tam moje JBL. Tych nie znajduję. No nie ma ich. W tych słuchawkach Marshall Minor, przyciskając 5 sekund ten przycisk włączania, dioda zaczynała migać na niebiesko, więc to był znak, że wysyła Bluetooth. Więc spróbuję zrobić to samo w tych Majorach. Wyłączę je. Czerwona dioda, połączenie, no i włączam, będę trzymał. Raz, dwa, trzy, dioda się zapaliła, cztery i słuchawki zostały wyłączone. Nie pokazała się dioda w kolorze niebieskim. Słuchawki się wyłączyły, czyli nie jest już tak jak w tych minorach. Dwójkach, aczkolwiek wydawało mi się, że powinno być podobnie, bo Meyer 2 jest odpowiednikiem tamtych słuchawek. Mniej więcej w takim samym czasie się pokazały. Teraz pokażę, jak te słuchawki wymusić na nich, żeby wysłały sygnał Bluetooth. Musimy je włączyć. Oczekujemy 3 sekundy po włączeniu przycisku. Raz, dwa, trzy.
zapaliły się. I teraz ten przycisk włączenia musimy bardzo szybko dwa razy nacisnąć, bo jak zrobimy to wolno, to nam nic z tego nie wyjdzie. Więc tak, raz, dwa. Dioda na niebiesko. Wysyła sygnał Bluetooth i wyszukujemy w telefonie. I są. Połączone. Jeszcze raz. Ważne, żeby nacisnąć po włączeniu ten przycisk poniżej 1 sekundy. Szybko. Raz, dwa. Jak zrobimy to wolno, te słuchawki nie będą wysyłały sygnału Bluetooth. To tyle o parowaniu. Słuchawki mam tutaj sparowane. Ten przycisk, joystick, służy do sterowania aplikacją jakąś do odtwarzacza jakiegoś. Włączę jakiś odtwarzacz. Słuchawki już grają. Przyciskiem w bok zgłośniamy, czy tym joystickiem w drugą stronę ściszamy. Centralnie pionowo będzie pauza. Piosenka się zatrzymała, wznowić. Też centralnie. Jeżeli chcemy przejść na kolejny kawałek, najpierw głośnie, to musimy joystickiem odwrotnie. Aj, w tą stronę. Dopada. Kawałek dalej. Kolejny kawałek dalej. Kolejny. Chcemy cofnąć o kawałek. Odwrotnie dopada. No, tak to wygląda sterowanie. Przyciskami. W razie, gdy ktoś do nas dzwoni, naciskamy przycisk pionowo, ten joystick. Odbieramy rozmowę. My chcemy odrzucić to dwa razy. Słuchawki oczywiście posiadają mikrofon. Tu jest otwór. W prawej słuchawce. Jest przewód do ładowania. I przewód jack. Z pilotem. Przycisk, który możemy sterować, pauza, play i przełączanie kawałków do przodu. Ten wygięty służy do podłączenia telefonu lub odtwarzacza jakiegoś, na przykład MP3. Podłączę go, ten przewód do telefonu. Prosty, podłączamy do słuchawek.
tutaj do gniazda. Ten wygięty do telefonu lub odtwarzacza. Oczywiście słuchawki musimy wyłączyć. Jak zauważyliście po włożeniu jacka, słuchawki się nie wyłączają, tak jak jest w jakichś tam słuchawkach JBL-a, że wkładając jacka, słuchawki przechodzą w tryb słuchawek przewodowych. Tutaj tego nie ma, więc trzeba wyłączyć. O, słuchawki są wyłączone. Teraz na telefonie sobie albo z pilotem. O, włączyłem muzykę. Tylko muszę podgłośnić. Ja. Pilotem możemy zrobić pauzę. Pauza, play. I kolejny kawałek. Dwa razy. Kolejny. Dwa razy. Jak chcemy wrócić, to trzy razy. Raz, dwa, trzy. Szybko. Raz, dwa, trzy. Szybko klikając pilotem. Wracamy do tyłu. Pilot ma też wbudowany mikrofon. Tu ten otworek. To jest mikrofon. Tu jest jeden przycisk funkcyjny. Na pilocie jest też wytłoczka Marshall. Coś o dźwięku. Słuchawki mają dobry bas, wcale nie gorszy niż JBL, ale wysokie tony uważam, że są takie za bardzo piaszczyste dla mnie. Tak jakby trochę syczały. To jest taki efekt, jakbyśmy rzucili piaskiem o jakąś blachę. Takie psss. Nie jest to takie dźwięczne. Więc trochę mnie tu te słuchawki tak zasmuciły, że te wysokie nie są takie idealne. Ale nie, tragedii nie ma oczywiście. Teraz podłączę podładowanie przewodem. Jest podobnie jak w tamtych minorach Marshalla. Port jest oczywiście jeszcze w Major 2, jest na micro USB. Dioda zapaliła się na czerwono. I słuchawki się ładują, ładują, ładują. I jak dioda się zapali, zmieni tą barwę na biały, to znaczy, że akumulator w słuchawkach został naładowany do pełna maksymalnie. Włączę. Tak to wygląda podczas ładowania. I po naładowaniu pełnym, oczywiście gdy słuchawki są nowe, 30 godzin. 30 godzin na jednym ładowaniu słuchawki powinny grać bez doładowania w międzyczasie. Oczywiście 30 godzin w trakcie pracy, czyli jeżeli leci muzyka, nie w jakimś oczekiwaniu, gdy na przykład słuchawki są połączone z telefonem, to oczywiście ten czas się wydłuża, gdy ich nie używamy, a są tylko połączone. To jest czas non-stop, gdy słuchamy muzyki. Dość głośno oczywiście. 30 godzin to jest dość dużo.
przetworniki. Są większe niż w JBL-ach. JBL ma 32 mm. Tutaj są 40 mm membrany w tych słuchawkach. Czyli większe. Dźwięk powinien być teoretycznie lepszy. Czy jest lepszy? To jest kwestia jakichś tam upodobań. Tak jak mówiłem, dla mnie jest zbyt wysokie tony, są zbyt piaszczyste. Do reszty nie mam zastrzeżeń. Wszystko fajnie gra. Wykonane jest oczywiście po mistrzowsku, jak to w Marshallach. Wygląd, design jest taki kultowy. Taka skóra. Oczywiście z biegiem czasu to wszystko zaczyna pękać. To są taki, tutaj mi się stara już napis Marshall. Ta ekoskóra, wszystko to zaczyna pękać, tak samo pady, jak to w takich ekologicznych skórkach zaczyna pękać, tak samo przewody, podobnież, na pewno później pękają tutaj te przewody, te gumowane taki, on zaczyna pękać. Za jakiś czas, nie wiem czym to jest spowodowane, myślę, że kwestia czasu, tak jak mówiłem w tamtych słuchawkach Minora, też to wszystko pęka. Tak samo tutaj, widziałem w internecie, że tutaj ten przewód łączący z lewej do prawej, znaczy z prawej do lewej, też tu zaczyna pękać i widać gołe żyły. Czym to jest spowodowane? Chyba czasem, po pewnym czasie, może jakieś tam warunki nie dbamy, zostawiamy gdzieś tam w jakiejś nieodpowiedniej temperaturze, wilgotności. Słuchawki, jak jeszcze były w sprzedaży, już ta cena taka ostateczna, minimalna, bo wiadomo, jak wchodzą do sprzedaży, to są droższe, ale jak już wchodzi nowa wersja, w tym wypadku trójka, no to ta cena zaczyna spadać. One kosztowały wtedy 299-300 zł, jak już jest ta cena spadająca. Więcej od JBL, jakieś tam 500, 510, 20, 60, 70. Aczkolwiek te są, no, ładniejsze. Według mnie są ładniejsze, lepiej wykonane od JBL, a tylko JBL kosztuje, wtedy kosztowało 150-160, a te już 300 zł. No i tam JBL nie miał wyjścia, aczkolwiek 600 już miały wyjście na przewód. To chyba tyle na temat tych słuchawek. Oczywiście możemy je tak sobie złożyć, żeby nam to nie przeszkadzały. Tu nawet można by taką zapinkę dać, żeby one tam się trzymały gdzieś w jakimś pudełeczku. Design jest oczywiście całkiem fajny. Dla mnie się podobają. Dużo lepiej niż JBL. Tu też mamy taką gąbeczkę w środku pod tą skórką. Gdyby popękały nam te rzeczy, tak samo pady, wszystko jest do kupienia na AliExpressie, widziałem. Oczywiście u nas w Polsce w sklepach jest ta cena trzykrotnie zawyżona. Komplet padów i tej gąbki kosztuje u nas, są 100 zł, tam kupimy to za 30 do 30 zł, gąbki plus. Więc tak, tylko informacyjnie, jak gdyby ktoś chciał sobie to wymienić, to mam takie słuchawki z popękanymi tymi gąbkami i tym pałąkiem. Jak zakupię do wymiany tą gąbkę na pałąku i na padach, to nakręcę film, jak to zrobić. Te nie mają zastrzeżeń, więc nie trzeba ich wymieniać.
Dzięki. Do następnego filmu.